Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj Hello. Zuzka z kanału, oczywiście zaksiążkowane. Witam Ciebie bardzo serdecznie na moim kanale. Chciałabym ściskać Tolę od razu. Tak, pozdrawiamy Tolusię. Nie, ona tak nie lubi. Tolę. Pozdrawiamy Tolę po prostu. Moją myszunię kochaną. Tak. Myszunię, szyszunię. Tak, dokładnie. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy z pewnym wyzwaniem, którego ja osobiście nie widziałam na YouTubie, ale jeżeli Wy widzieliście, to linkujcie oczywiście ten film w komentarzu, bo no, ja go nie widziałam, ale słuchajcie, to będzie coś niesamowitego. Ja się cykam. Na moim Instagramie w puszeczce dałam Wam puszeczkę, masło myślane, żebyście wpisywali trzy hasła związane z pewnym tytułem książki. Jak słyszycie różnego rodzaju dźwięki, drapania, Phoebe. To jest Phoebe, ale jej oczywiście wybaczamy i tutaj nic się nie dzieje. Phoebe! Tak, więc pisaliście nam trzy hasła i od razu tytuł danej książki, jakie mieliście na myśli. Dlaczego tak pisaliście? To dlatego, że jest z nami po prostu nasz Mateusz, znaczy mój Mateusz, ale... ja to prawie jak współlokator. Dokładnie. Który będzie po prostu czytał nam te trzy słowa kluczowe i żeby dla niego była to podpowiedź, jaki to jest tytuł, z racji tego, że po prostu Mateusz aż tak dużo nie czyta i żeby wiedział nie, po prostu. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że może być kilka książek, które pasują, nie? Też, no i druga sprawa jest też taka, że możemy po prostu nie znać odpowiedzi. Najzwyczajniej w świecie, bo no nam tak. się z niczym nie będzie... Chyba ty. No to zaraz zobaczymy. Zastanawiacie się, po co jest tutaj ta piękna piłeczka naszej Phoebe? To dlatego, że to jest gra na Lefrex. Na Reflex. To jest gra na... Reflex. Ja wiesz, ja miałam ogromny problem z mówieniem dinozaur? Wiesz, jak jest... Dizonaur. Tak. Ale to dużo osób tak mówi. Dobra, dawajcie, bo ja tak, i to będzie właśnie tak, że jak będziemy pewne, to zabieramy piłeczkę. Widzisz, jakie to było szybkie? Uznajemy prawie to, mojego ruchu nie było widać. Uznajemy to za zgłoszenie od odpowiedzi. Dokładnie tak. No. I Mateusz czyta tak, hardkorowo leci. Nie, ja mówię zasady. No dobra, proszę. Bo może zmieniłam sobie w trakcie. Uwaga, są trzy słowa, czytam każde po kolei. I po każdym możecie się zgłosić, jeśli już wiecie, że po pierwszym zgadniecie. Tak. I jest bonus. Jak po pierwszym zgadniecie, to są 3 punkty, po drugim słowie to są 2 punkty, a po ostatnim to jest 1 punkt. Jeśli osoba, która się zgłosi, powie źle, to mówię druga źle. Osoba może przejąć pytanie. Ale jest mały haczyk, bo to jest ryzyko, jak w kasynie. Można się zgłosić i przejąć pytanie, ale jeśli się źle odpowie, to jest minus 1. Jestem gotowa. Okej. Okay. Grajmy. Grajmy. Ale to będzie... Dobra, robimy jakieś rozgrzewkę bezpunktową? Dobra, nie. Zrób bezpunktową rozgrzewkę, bo jestem ciekawa, co dawali ludzie. Dobra, to dam taką, która nie ma odpowiedzi na przykład. No dobra. Bo są takie, dużo jest takich niestety. O, to szkoda. Dobra. Drzewo. Pomarańcza. Zakończyłam... Oh no! Czekajcie, nie szczyliłam zasad. No, musisz wziąć piłeczkę. Dobra. Dobra, to teraz musimy ustalić, jak karamy takie coś. A nie, no to nie, po prostu ty karamy. Się zgłosiłaś, no to jak ona ci podpowie, no to tym... Okej, okay, no to działa, spoko. Musisz pamiętać o piłeczce, to jest dobra. Główny... Dobrze. Ten... To jest taki przycisk, jak wiesz, w jakiś tam... Nie familiarze, tak, tylko tak. gdzieś tam innych, nie? Czekaj, spadło. Dobra, ale trochę jestem taka... Dobra. No. Czyli już lecimy na spółkę. Co robi przegramy? A to o! Już między sobą, to już mi nie da nic do tego. Stawiamy cringe'owe zdjęcie jakieś. O Jezu, ja moje wszystkie zdjęcia są takie. To prawda. Ej, dobra, niech ktoś wybierze wam cringe'owe zdjęcie. Ja mam bardzo dużo Karoliny cringe'owych zdjęć. Jest, ja też mam dużo, dobra, deal. Dobrze, to pierwsza runda z punktami. To była runda zero. Ale się stresuję. Lecimy. Włochy. Rodzina. No. Oh no! Bo ja, moja pierwsza myśl to była rodzina. To nie jest moja odpowiedź. No. Moja pierwsza myśl to była rodzina Borgiów, Mario Puzo. Bo to jest, no, jakby o rodzinie we Włoszech, ale ja jestem na 99% pewna, że to nie jest odpowiedź. No to jaka odpowiedź jest? A nie możesz mi już przyznać tego. Nie, boję się tego, no nie, właśnie. Dobra, to... dobra, ja przejmuję. Nie, ale nie, no, jeszcze nie spróbuję. A, dobra, I'm sorry. Nie znasz zasad. O Jezus. Musisz coś powiedzieć, no, albo... Nie. Serio? Ale musisz, ale to też nie ma tak, że ty teraz 10 minut będziesz na tym myślała, bo to nie odchodzi. Wiem, ale ja po prostu wzięłam, zanim pomyślałam. Czy możesz mi to wybaczyć? Tak. Rodzina Włochy, dobra, cisza. Ej, nawet Phoebe się zrobiła. No. Nie, no nic mi nie przychodzi do głowy.
Przyjmujesz? Dobra, ja strzelę. Ale dobra, zaraz. Przy przejmowaniu, czy pozwalamy dokończyć tak, słowa? Tak, ja myślę, że tak. Nie. Max, ale Max jeden punkt za przejęcie. Aha, to tak, jak no. Max jeden punkt, to tak. No to chcesz trzecie słowo? Tak. Mafia. Ojciec chrzestny. Tak. Ja miałam tego samego autora, bo Rodzina Borgiów jest Maria Puzo też. No co ty mówisz? Tak. A to była po prostu jedyna książka z Włochami, jaką kiedykolwiek a ja pomyślałam planuję przeczytać. Ja pomyślałam od razu o Mario Puzo. Mam pytanie, a kto napisał to? Czy to nie Mario była Ula? Puzo. Nie Ula. To jest Ula z wydawnictwa WAP. Pozdrawiamy ją. Moja, moja ukochana osoba właśnie sprawiła, że straciłam punkt. Słuchaj. Odkładaj tą piłkę. Ale wiesz dlaczego tylko? Bo ostatnio Ula bardzo ale dużo o tym mówił w filmie. Ale ja o tego samego autora pomyślałam. Słuchaj, life is life, na. Kochane, uwaga, teraz drugie, takie specjalne. Czyli bardzo. Mam jeden punkt. Tak, tak napisałem. Dobra. Drugie specjalne było ode mnie. O! Ale takie na poważnie, nie, że ten. Subiekt. Zamek. Skierniewice. To ja nie wiem. Wiesz, ty też wiesz. Subiekt, zamek, Skierniewice. Ojciec Mateusz! To samość. Ja... A kto to jest subiekt? To jest książę jakiś? Nie, to jest zawód. A co robi ten zawód? Nie pamiętam. Sprawdzimy zaraz. Akademia Pana Kraksa. Musisz no wiesz, ale to nie mam odpowiedź. Nie. Poddajecie się? Nie! No mi jedynie przychodzi tylko ten... No to weź... Subiekt, zamek, Skierniewice. I mi się nic ze Skierniewicami nie kojarzy. Podpowiedź, mówiłeś się nawet o tym dzisiaj. No to takie po prostu. Dobra, to ja spróbuję. Trudno, najwyżej. No. Lalka? No. Czy ja właśnie mówiłam ci, że... Subiektem był pan Wokulski, to w ogóle a zamek nie na końcu wyjebał on. Sam. Możesz nie przeczytać. Wybuchł zamek na końcu i ten wybuch ja nie czytałam nigdy lalki, więc jedyne co to było to, że on... Ej dobra, odkładaj, bo ja przegrywam. 2-0. Jeden, tak? Nie licz, bo będziecie miały lepszą... A, dobra, okej, to nie liczmy. Dobrze, koniec, dobrze, tak? To Mateusz liczy punkty jak coś. Dobra, lecimy dalej. To takie śmieszne będzie, troszkę od razu mówię. Czytam słowa. Karateusz. Karateusz? Karateusz! To takie dał coś? No Karola, to ty musisz to? No jedna książka mi tylko przychodzi do głowy. Jak powiesz kwiaty dla Algryna, no najlepiej miała rację, to będziemy przykro. chciałabym tutaj sprostować, że ja kwiaty dla Algernona przeczytałam... Nie o to mi chodzi! Nie o to mi chodzi, mi o to, że przegrywam trzema punktami. Ale wiesz, jedna odpowiedź po pierwszym słowie i już masz rozwiązanie. No, nasz remis. Ale dlatego... po pierwszym słowie się nie da dobrze zgadnąć. Dobra, lecimy dalej. No, lecimy. Czwarte pytanie. Las. Dziewczynka. Klan. Karola, czy to mi przychodzi do głowy? Czekajcie. Klan. Ale jaki taki klan, że... Las, dziewczynka. I wiesz, co jak ja dotrzymam do czerwonej kaptury. No mi też, a potem Wiedźmin, a tym na pewno nie jest Wiedźmin, nie, bo klan, nie, tam nie było. Gra o tron może? Nie, no, ale gdzie? A zresztą ja się z tobą nie naradzam, ty wygrywasz. Nie, ja pasuję, ja nie wiem. Dajecie się? Poczekaj, jeszcze nie. A, dobrze. Las, dziewczynka, ale to jest trudniejsze niż się spodziewałam. Las, dziewczynka, klan. To na pewno jest obvious, oczywiste. Ale dlatego to jest właśnie takie... No nie, dobra, ja się poddaję. Co to jest? Willa, dziewczyna z lasu? O, jest taka książka. Czy Willa? No, Willa, ona jest, bo Simia. A, okej, okej. I to, wiecie co? W sumie mogłyśmy to w sumie zgadnąć po tytule, ale ja nie wiedziałam, że tam jest klan ważny. A ja raz chyba tylko o tej książce słyszałam. Nikola nie mówię. Dobra, next. Dziennikarz. Szwecja. Millennium. Nie. Czy przejmujesz pytanie? Nie, to ja cię proszę! Jakim cudem to nie jest Millennium? Dziennika nie. Szwecja. A no, wszystko pasuje! A nie przejmujesz. A Mikael Blomkvist... Hacker. Trzecie słowo. No to... A poczekaj, mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet, to jest Millennium. A, no to ja nie wiem. To jest, ale dobrze, bo ja już sobie... Po ilu zgadłach? Po dwóch zgadłach. Czyli masz dwa punkty. Nie, no, jeśli to się bo już zaczęłam bardzo denerwować.
Nie, jeśli to taka jest, to... Tak, to jest pierwsza, bo Milenium to jest nazwa trylogii, a pierwszy tom to mężczyźni, którzy nie lubią. Okej, czyli to jest nazwa pierwszego tomu, tych dała, to bez sensu, że dała. Nie, serii całej. Nie, ale masz dwa punkty. Bo zaczynam się bardzo frustrować. Dobra. Lecimy. Przeciwności losu. Przemoc. Alaska. Wielka samotność Krystynana. Tak? Yes! Rozkręciła się. Yes! No i już jest remis, widzisz? Już jest remis. Przybierz mi tyle? Nie, bo ty jesteś moją konkurencją. Ja bym się zbiła. Poprawka do zmian. Nie trzy słowa, tylko trzy jakieś wyrażenia, bo to są czasami takie dłuższe. Dobra, nie ma. Dobra. Ameryka. O. Walka o godność. Rasizm. Ja, krzywo. Znaczy, no, w sensie pierwsze, co mi przyszło do głowy, to zabić Drozda. Nie. Ja nie. No spróbuj cokolwiek. Ja nie. Nie, bo minus mam. Aha, tak? Bo nie, bo masz minusowe. No. To czekajcie, ja jeszcze pomyślę. W sensie już bezpunktowo. Mhm. Chyba, że na półki gra. A miedziaki na przykład? Nie, bez. Miedziaki mogą być. Możemy teraz radę zrobić. Mi się wydaje, że będzie dużo książek. O rasizmie w Ameryce, a może to być nawet reportaż. Jednosłowowe... Miedziaki. Nie. Ale też liczbie mnogie coś. Znamy tę książkę na pewno. No dobra, no. Służące. A, to mi nie wpadło nigdy. Ja nie. Co to jest? Reportaż? To jest... Nie, no to jest o służących. Czarnoskórych. A, okej. Okay, dobra, lecimy dalej. Nietypowy poradnik. Rzeczywistość w krzywym zwierciadle. Memy. Napisałem tę książkę. Kto oglądał? To jest odpowiedź do wyzwania fasolkowego. Tak, do fasolkowego. Memy? Co tam było? Rzeczywistość w krzywym zwierciadle, nietypowy poradnik. No jakiś taki właśnie. Ja nie mam pojęcia. No, nie, ja też nie, poddaję się. Wielki ogarnek życia. Znacie tę książkę? Znam tę książkę z wyglądu, ale nie znałabym jej cech. Dziewczyna. Studniówka. Krew. Ej, dobra, ja chyba wiem. O, zepsułam. Ale teraz ty i tak będziesz musiała zaryzykować, żeby przejąć. Tak. I teraz poczekajcie, ja mam tak myślowy. Aha. Moja pierwsza myśl, krew i studniówka, to była Carrie Stephena Kinga. Natomiast wydaje mi się, że ona była młodsza, ona miała tam 13-14 lat i to niemożliwe, żeby to było na studniówce. A to nie czasem na studniówce ich rozwaliło? No, ale jak to na pewno nie była jej studniówka, ona miała 14 lat. Kto wiedział, że musi być jej? A ty też myślałaś o Carrie? Mhm. To była moja pierwsza myśl, ale ja nie wiem, czy ja chcę jeszcze ryzykować. Bo z drugiej strony nie dostaniesz minusowych punktów, jak się odpowiesz. No, ale dam tobie szansę. A ja nie chcę nigdy dawać sobie szansy. No, jak Carrie, to nie wezmę, bo nie mam innego myśli. To Carrie. Tak. Yes! Ej, ona wygrywa! No to weź się do roboty, a nie. Widziałam, że wygrałaś. Też... Dobra, lecimy dalej. Ej! Na zdrowie. Ptak. Wiedźma. Łowca czarownic. Za ogólne chyba, co? Znaczy dużo fantastyki, ale ptak jest ciekawy. Przyszło mi do głowy to... Ptak wyróżnia trochę. No? Migołopi wąż przyszedł, ale to nie jest to, bo tam ptaka żadnego nie było. A mi przyszła do głowy pierwsza rzecz, co? Ta, co nam się nie podobała tak bardzo. Ty wiedźmy nie płoną. Mm-hmm. A tam też ptaków żadnych nie było. No właśnie. Jak jeszcze raz te słowa? Wiedźma, ptak. Łowca czarownic i ptak. No łowca czarownic jest gołąb i wąż. Aha, kurde. Przecież gołąb jest w tytule, gołąb i wąż. No. Ale ja jestem głupia. Ja mówię, przecież tam nie było. No, ja właśnie tak mówię, co mówisz? Nie ma dużo ptaka, to się zastanawiam. Kurwa, to wąż nie jest ptakiem rzeczywiście. Ale ja jestem głupol czasami. Jesteś, ale słodziaczkiem jesteś. O, a tutaj fajnie jest, też Carrie już nie będziemy powtarzać, ale ktoś dał bal, pożar i krew. Też fajnie. Też fajne. Lepsze. Może dobra, i lepsze, bo pożar. Dobra, bo miga nam bateria skarbie, tak wiesz, dobrze, sprawniej. Dobrze. To my nie jesteśmy niesprawni. Tylko no, ogień. Bogowie. Narkotyk. Ojenny. Moja pierwsza myśl to znowu byli olimpijscy herosi Percy'ego Jacksona, któraś część. Ale tam żadnych narkotyków nie było. To jest książka dla dzieci. Narkotyk ktoś napisał, jakiś konkretny. No i tam Ambrozję traktowali jako, ale to nie sądzę, żeby ktoś poszedł tak daleko. Ogień, bogowie, narkotyk. Tak. Ja nie wiem. Ja też nie mam pojęcia. Czyli poddaję. Tak. Wojna makowa.
Nie wiem. O Jezus, bo ja od razu o bogach greckich. Ej, no. A to jest dobry opis wojny makowej. Ale mi przykro. Bo to chyba taka dobra książka, nie? No, jedna z naszych ulubionych. Ojejku, słabo, dziewczyny. Ale ktoś poszedł bardzo dobrze. Bardzo fajne to było. Okay. Tak. Wow, ktoś nawet emotikonkami dawał propozycje. To nie ten odcinek, bo widziałam emoji challenge. Okay. Stwierdziłam, że nie. Okej. Dobrze. Może kiedy indziej. Dobra. Londyn. Aż tak? O Jezus, co ja zrobiłam? Londyn. Ale masz szansę na 3 punkty. Pierwsza myśl, dawaj. No, ale nie, muszę pomyśleć chwilę. Proszę bardzo. Bo moja pierwsza myśl to był czas żniw. Bo on się dzieje w Londynie. Na pewno? Ja nie pamiętam. Ja pytam szczerze. Ale druga myśl, która ma o wiele więcej sensu, bo tamto jest nazwane 4 Londynami i to jest mroczniejszy odcień magii. I ja powiem mroczniejszy odcień magii. I teraz mam dysonans pewien, bo to jest napisane odcienie magii. To, się to jest ta seria. To jest to, tak? Mam 3 punkty! Ej, no nie! Ja składam... Weź się do roboty! Pierwsze 3 pytania, 3 punkty. A teraz zera same. Ale to jest niesprawiedliwe. Dlaczego? Nie wiem. No właśnie. Bo o Jezu, Karola. Dobra. Wygrana ze mną to nie wygrana. Lecimy. Piasek. Mesjasz. Duna. Zgadza się. Woohoo! 2 punkty. Refleks. Refleks do skarżu. Refleks. Dobrze, lecimy. Psychiatryk. Oddziałowa. Ja wiem, lot nad kukułczym gniazdem. Zgadza się. Yes! Jedna z moich ulubionych. I trzecia słowa była niemowa. A to niemowa, bo już mi... W sensie jedno też, to jest charakterystyczne, no. Ale więcej by nie powiedziało. Okay. Jestem psychiatryki oddziałowa powiedziała. Długowieczność. Niepamięć. I pakt. Dora Wilk jakaś? Jakieś pamiętniki wampirów? Ten, tak? Christian Grey. Ja nie wiem, mi nic, dosłownie zero. Jeszcze raz. Pakt, niepamięć, długowieczność. To wampiry na bank tam są. Dobra, ja ryzykuję, Zmierzch. Nie. Jakieś Adilore. Adilaru. Laru, o, przepraszam. Tam coś takiego jest? No oczywiście! Ja nie czytałam! Ale jestem... Tempa. Nie jesteś tempa. Bo wiecie co? Bo wiecie, co jest najgorsze? Jak w pierwszym momencie zafiksujecie się na coś? Tak. To jest na przykład z bogami greckimi. Tak. Ja już nie widziałam nic poza tym. Tak samo, jak zobaczyłam długowieczność, od razu miałam myśl pierwsze wampiry i szukałam wokół wampirów. Mm-hmm. Dobra, teraz na refleks, dziewczyny. Tak naprawdę na refleks. Przetrwanie. Igrzyska śmierci. Bardzo dobrze. No, ja już wiedziałam, w którym sięgałam. Już musisz ryzykować. Musisz ryzykować, bo już nie. Musisz ryzykować. Nie, ty musisz ryzykować. Ja? A, bo ty przegrywasz przecież. No. So, excuse me? Dobra. Strzykawka. Śmierć. I pustynia. Ja chciałam w ogóle w mnie dzieci z dworca zastrzelać, nie? Ale ta pustynia na pustyni. Stara, co jest na pustyni? Strzykawka, śmierć, pustynia. Ja nie wiem. Ja też nie mam pojęcia. Randewu ze śmiercią. No, czytałam tę książkę, nie, ale nie. Agatha Christie mi się miesza w głowie. A bo to jest Agatha Christie? Tak. Lul. Księżyc. Magia. I dziecko. O. Powiedziałaś trzecie. Powiedziałaś trzecie. No, przepraszam, nie zauważyłem, że już... Nie, no to i tak za jeden punkt. Zaszczyt ale powiedza. To wiesz ty? Księżyc, miasto. Nie, księżyc, magia i dziecko. Księżycowe miasto? Nie. Czy przejmujesz? A dacie mi chwilę? No tak, no. Że, nie no. Inaczej, jak zdecydujesz się, to damy ci chwilę. Właśnie. O, no. Ale mi to dziecko nic nie... Księżyc, magia, dziecko. Decyzja. Cisza. Takie są rules. Odkładaj, mnie już się nie liczy. No dobra. Dziewczynka, która wypiła księżyc. A to nie czytałeś tej książki. A nie, absolutnie. O, to ciekawe w sumie. Potwory. Zaczynamy. Siwy. Trubadur. Czy to nie jest... To nie jest Władca Pierścieni? Ej, w sumie?
Ja nic nie mówię, bo nie. Otwory, to nie siwy jest. I trubadur. Bo siwy mi się skojarzył z Gandalfem Szarym. Na trubadur podróżuje, nie? A ja nie wiem, kto to jest trubadur. No właśnie o tym mówię, że trubadur to. Ale on się skrzywił, jak powiedziałem, Władcę Pierścieni. Nie, w sensie. Dobra, Władcę Pierścieni. No nie. No to ja wiedziałam, że nie, bo ja widziałam jego minę. Jak a co to jest? A nie przejmuje? Nie, nie. Wiedźmin. Kurwa, no Jezus! Mateusz, nie przeklinaj! No chciałabym pikać. Jezus! A to jest za proste. Jezus, Karola! Ej, no tak! Ej, popełniłyśmy najgorsze błędy w naszym życiu, nie odpowiadając na wojnę makową? Ale za to odpowiadamy na jakieś z dupy rzeczy. No dobra, no. TV show. Droga. Ja wiem. Wielki marsz Stephena Kinga. Zgadzam się. Yes! Ej, w ogóle o dwóch, tym nie tak? pomyślałam. O tak, o dwóch. Ej, w ogóle o tym nie pomyślałam. Ha! Ej, znowu przegram challenge na swoim kanale. To jest bez sensu. Coś motyw nam się powtarza, ale w sumie... O, to ciekawe. Dobra, jednak inna. Owoc. Koza. I rodzina. To się coś tu motyw się jakiś powtarzał? Owoc. Nie, zmieniłem. Aha. Owoc, koza i rodzina? No. Jaki owoc? Ta koza. Ta koza, to samo chciałam powiedzieć. Ta koza. Kto miał koza? Ja ci nie pomagam. Sama nie wiem. Nie, ja nie mam pojęcia. Ja też nie. Dawaj. Cudem jest malina. A ta, aha, że malina to owoc? No. No. A koza była w pierwszym rozdziale. Czy w drugim. Ale wstyd! Koza to była po prostu też na okładce na przykład, nie? No. I koźlarscy oni się nazywali. Koźlaczkowie. Tak, coś z kozą. O, dobra, tu mam fajne. To takie chyba na refleks też. Zacznijmy od, tak jak pani tutaj zaproponowała, matematyka. Ha! Ukochany Runa Eurosera. No. Na refleks było oczywiście. Ja zgłaszam sprzeciw tego kanału. To jest... Przestań nagrywać. Nie. Dlaczego? Bo przegrywam wszystkie challenge. Nie przestawaj. Nie, po prostu kanał się powinien nazywać... Przegryw Karolcia. Przegrywy Karolci. A będziecie subskrybować, jak tak zmienię? To zmieniam. To będzie następnym wyzwaniem, to będzie ten, stawka. Nie, dobra, tak. O nie, to jest tłumacz. Lecimy. Dawaj. Uwaga. Siostry. Wojna secesyjna. Słowik. Oj, no. No, co? To nie była... Słowik? A pytasz, czy odpowiadasz? Jezus! Znaczy nie, ale Słowik to jest druga wojna światowa. Ale może ktoś się pomylił. Może. No. Słowik, tak? Nie znam żadnej innej książki o wojnie i słowik. Ameryka to właśnie słowo. No to Słowik. No wojna secesyjna w sumie, nie? Słowik. Małe kobietki. Nie czytałam, w ogóle tego nie wiem. Jak siostry, co było dalej? Aha! No, to ma więcej sensu. Dobra, to ostatnie, bo to było tak. Ostatnie, słuchajcie, ostatnie. Widzowie, ostatnie pytanko, jedziemy. Przestań! Nieś mi szczęście. Czy to jadł wasz kot ostatnio? Tak. Nosił w mordce. No. Pancerz. Most. Królobójca. Ty wiesz? Gra o tron. Strzelam. Nie. Ja ale mi się skojarzyło z Gromo Tron. Przejmujesz? Nie, bo ja nie mogę stracić punktu, ale moja myśl to była Władcy Pierścieni. Droga Królów. To ty powinnaś wiedzieć. Ja nie czytałam Drogi Królów. A nie. A właśnie, bo ja kojarzę ten tytuł, myślałam. Ja Sandersona nie czytałam. Kto wygrał? Kto wygrał? Zaraz podliczanie zrobimy. Dobrze, podliczanie, ja aż domyślam się, kto wygrał. Co ty, że Królobójca. A no, w sumie był Królobójca już w pierwszym, no tak, w pierwszej części. No tak. Wiadomo było. Dobra, podliczam. Ja w międzyczasie, bo Mateusz podlicza punkty, a ja chciałabym bardzo podziękować za bytność moją na tym kanale. Mam nadzieję, że film wam się podobał i jeżeli będziecie się nudzić, to zaglądajcie na kanał Zaksiążkowane. Tolu, kocham cię najmocniej na świecie, jesteś moją gwiazdą i moją wspaniałą siostrą. Dobra. Zapraszamy po wyniki. Chcecie znać dokładne wyniki? Tak. Czy tylko klasyfikację generalną? Nie, dawaj, finalne, dawaj. Drugie miejsce. Dokładnie w tym momencie, kiedy Mateusz czytał nam wyniki, urwała nam się kamera. W sensie bateria się rozładowała, więc nagrywamy. Ale obiecujemy, że nie oszukiwaliśmy. Absolutnie, absolutnie. Mateuszu? Ja jestem tutaj strażnikiem zasad i wyników, więc nie pozwoliłbym na oszukaństwo. Dobra, dawaj, Karola przegrała. Drugie miejsce zajęła
Karol cię z kanału Karateusz. Z wynikiem punktowym 8. No dobrze, 8 to na 20. Nie jest zawsze 0. Więc 8 właściwie na 60. Nie no, na 60 to nie ma co liczyć. Jeszcze podkreśl to, może rozpisz to. A mogę? Dobra. A pierwsze miejsce zajęła... Mateusz, za swoją błyskotliwość podczas tego challenge'u. Dobra. Z kanału Za Książką Mam. Nie mam punktów. Ile z wynikiem 15 punktów. Prawie mogłeś nie czytać wyniku. Ale wiesz co, ale też może źle zrobiłem. W sensie nie tyle źle zrobiłem, to zacząłem czytać tak i niektóre były obvious. Ja myślałem, że ty na tych obvious się odbijesz. Czyli po prostu robiłeś ten challenge pode mnie. Nie, no, a ty i tak nie. Udało mi się przegrać. Nie, bardziej kolejność słów. O nie, i tak udało mi się przegrać. Nie przejmuj się. Prawda zawsze wyjdzie na jaw, dlatego nie oszukujcie. Nie, poza tym wiesz co by było, jakby ona przegrała. Ale to... Ale trzeba przyznać, że Mateusz wie co mówi. Ja bym chciała się przyznać, że rzeczywiście nie potrafię przegrywać. No. Natomiast ja też jestem po prostu dobra we wszystko, w co gram. O. A kto, przegraliście kiedykolwiek coś ze mną? Mocne słowa. Wygraliście w sensie? No, w Aliasa. Z Miłoszem. Bardzo pozdrawiam Miłosza. Nie, dobra, przepraszam, Miłosz wygrał z tobą. Nie ja. Ja nigdy nie wygrałam nic z tobą. Mateusz, chodź na solo. Dobra, słuchajcie, to tyle od nas. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Dziękuję Zuzka jeszcze raz tobie bardzo, że wystąpiłaś u mnie. Dziękuję Mateuszowi, że tak się starał i tak się zaangażował. I bardzo tak to chciał, doceniam. Próbował, tak, żeby Karola wygrała. Tak, bardzo to doceniam, Mateusz. I widzowie na pewno też to docenią. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się już w kolejnym filmie.